kamerę patrzysz, słuchaj. Panie Mariuszu, co tam słychać w sieci? To zależy, gdzie się ucho przystawi. Dużo adrenaliny pojawia się, moi drodzy, pot, krew, łzy, ale oczywiście też uśmiech i w końcu wielkie zadowolenie. Zaczynamy trzecią rundę Międzynarodowego Pucharu Polski Federacji STP. To właśnie tu, moi drodzy, dziś napiszemy kolejny odcinek historii polskiego strongmana. Dzień dobry, Międzystroje! Zaczynamy od najważniejszych, moi drodzy, zaczynamy od aktorów dzisiejszego wydarzenia. Patryk Radzicki! Przywitajcie go bardzo gorąco! Michał Lipiński! Braweczka, Międzystroje! Szczepan Krzesiński! Wójtowicz Szymon!
dobry, witam Państwa serdecznie. Nie pozostaje nam nic innego, jak otworzyć tą cudowną imprezę. Życzę moc pozytywnej energii i dobrej sportowej rywalizacji dla zawodników. Jego stanie Patryk Raciński. Koszmarne 20 minut. Szykujcie telefony, ale przede wszystkim szykujcie łapki. I wystartowali. Moi drodzy, to jest 400 kg. Ale silno. Patryk Raciński bardzo mocno. Jest również ale gran, to jest chyba siłownia. Razem trenuje się, moi drodzy. Będzie głośno, tu nas trzymala. Dzieje się u Bartka Tarapaty, ale Szymon Wójtowicz płynnie. Oficjalny. A już za momencik konkurencja numer 2. Dziesiąt kilogramów wagi. Niepoprawnie technicznie podniesienie nie jest zaliczone. Więc zdroje Bartek Tarapata! W ognisku. Chodź to mi bardzo silne Bartki! Barka Tarapaty! Konkurencja przygotowuje się Szczepan Krzesiński. Gotowy już Patryk Radziński. Dwa, trzy, razem liczymy, cztery, pięć, skolane tą platformę, ale zobaczymy co będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zbliża się do rekordu. Oj, moi drodzy! Głośno brawo! Szczepan Krzesiński! Głośno brawo!
Przygotowuje się Michał Lipiński. Razem będziemy liczyć. Jeden, dwa, trzy, cztery, sześć. Zbliża się do wyniku Michał. Przygotowuje się Szymon Wójtowicz. Tuż przed nim. Zobaczcie, moi drodzy. Moi drodzy, to właśnie był błąd techniczny. Moi drodzy, zróbcie hałas! Paweł Kostrzewski! Ale co robi przy stronie? Daj Paweł Kostrzewski! Zrobimy, moi kochani, test głośności. Konkurencja numer 3. Uchwyt Herkulesa. Efektivo i naszej federacji STP. A gdzie będzie głośno, będzie się łapać. Jedno twoje dwie! Konkurencja najgłośniej. Uszkodzone więzadło boczne. Ja mam nadzieję, że nie. Ale taka jest pierwsza diagnoza. Szczepan Krzesiński mimo tego ten chodzi do konkurencji. Moi drodzy, wszystko na niego. Puszko! Jego kolegosko! Trochę nieszczęścia. Tydzień temu zerwane odciski Jarosław Nowacki. Tak, skupiamy Bartek Tarapata, lider dzisiejszego pucharu, póki co. Wystartował! Konkurencji.
Na życzenie zawodników robimy teraz, moi drodzy. Chybimy się, proszę Państwa. Liczymy czas. Wszyscy gotowi. Moi drodzy, konkurencja pełna emocji, jak cały krąg. Braweczka, braweczka, głośno, moi drodzy! Głośno, sekunda! Oj, walczy! Jednak pokazuje na łokieć. Kolejna konkurencja to ciągi martwe, ciągi obciążenie 400 kg. Jest dobrze, ciągi ma bardzo słabe, ale cieszę się z rezultatu. No muszę zabrać, ale został powołany do startu. Ale życzymy mu dużo zdrowia! Krótki kałas! Dla Stefana Przedłubnego! Podejdzie Bartek Panapata! Ale to mają to strzelić.
To się okaże. Wielu zależy. Liczymy razem. Raz. Dwa. Ósmo. Trzy. Cztery. Pięć. Moi drodzy, nie uwierzycie! Przełamał minutę! Zamykałem go w trzeci! Waga płaczu, a więc to urządzenie, które Państwo widzą, wydaje się niepozorne, ale proszę mi wierzyć, gdy na wyprostowanych rękach trzeba to trzymać jak najdłużej, to po prostu jest piekielnie trudne. Staram się być jak najlepszy. Tak, ja widziałem, mimo że tak pojawia. Ale prosimy już wszystkich zawodników o przygotowanie się do konkurencji numer 6, a więc Kule Kuliakse.
i wystartował! Uwaga, jest pięknie! Podest najwyższy 130 kg na górze. Podejście do kuli numer 2. W dalszym ciągu walczy z ciężarem Michał Lipiński. Pięknie! No pięknie, moi drodzy, dwie kule u góry. Teraz te podesty są już coraz niższe, aczkolwiek ciężar robi się coraz większy. Jeszcze potrzeba kleju. Będziecie tutaj widzieć, zawodnicy smarują klejem przed ramię, aby zwiększyć przyczepkę. 140 kg betonowego koszmaru i Michał Lipiński. Kula jest już na kolanach. Pięknie! U góry trzy kule na jego koncie. Limit czasowy tej konkurencji to 90 sekund. Czwarta kula! Pogoda na stopem. Minuta 15. Jest szansa na jeszcze jedną kulę. 160 kg. Odpisane. Wielkie brawa! Michał Lipiński! Moi drodzy, przed ramienia odklej kule. Przede wszystkim bezkontuzyjnego startu. Ostatnie informacje od sędziego. Włóż to między stroje! Zobaczcie, moi drodzy! 130 kg w górę. Kolejna kula, jeszcze raz bardzo wysoko. Oj, za mało chyba kleju. Będzie walczył. Patryk Radzicki! No niestety. Prawie 2 metry wzrostu i 140 kg wagi. Do pobicia jego czas. Gotowy już i skupiony. Bartek Tarapata! Ależ pięknie! Zobaczcie, moi drodzy, jaka technika w rzutu! Bez kolan! Tu jest dane siła! No niesamowicie! Bartek Tarapata bez kolan! Zobaczcie, czwarta kula Tarapata! 160 kg! Mała poprawka i kula. Tak jak powiedziałem, 180 kg! Wędruje na podę! Techniczna STP! Wystartował! Paweł Kostrzewski! Pierwsza kula załadowana. Podejście do kuli numer 2. Nieco spokojniej niż Bartek Tarapata. Ale bardzo płytnie, jak widać technicznie. Oj, mała pomyłka. Trzymaj, Paweł, trzymaj! Trzymaj! Dasz radę? Paweł, trzymaj! Pięknie! Druga kusie. Wdarła się Pawłowi. Trzecia kula jest u góry.
Moi drodzy, ależ emocje! Wdarła się Pawłowi porażka mała przy kolei numer 2. Ale kula numer 3 już poszła bez większych problemów. Na kolanach kula numer 4 i wędruje do góry. Pięknie! Dobrze, Paweł! A wykalkulowane wszystko. 160 kg, kula numer 5 przed nim. Klej potrzebny. Moi drodzy, teraz głośno. Paweł Kostrzewski, kula numer 5. A niestety, jednak gest ręk do końca. Będzie chciał namieszać dzisiaj. Zobaczymy, jak zakończą się. Szymon Wójtowicz! Pierwsza kula u góry. O! Oj, bardzo szybko. Podejście do kuli numer 3. Szymon Wójtowicz przyspiesza teraz. Brawo, moi drodzy! Nie przystroję, róbcie hałas! Szymon Wójtowicz 160 kg na finiszu! I pozostaje jeszcze jedna kula. 180 kg. Szymon! Moi drodzy, zostańcie z nami. Oznacz nas, bądź razem z nami, daj lajka i śledź nas na social media. TikTok, Instagram, Facebook i TVP Sport. Nic więcej, o tak
powiem, bo jestem zachwycony. Pierwszy medal! Chciałem mieć medal i dzisiaj mam medal. A za tydzień widzimy się w Purdzie. Do zobaczenia, cześć!